projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z gminą Środa Wielkopolska w sprawie powierzenia zadań z zakresu zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Czy w tej sprawie ktoś chciałby zabrać głos? Szczegółowe porozumienie zostanie zawarte z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Środzie, ulica Daszyńskiego 5. I Zakład Gospodarki Komunalnej przysłał nam takie wstępne ustalenia odnośnie cennika usług i w tym porozumieniu szczegółowym będzie to zawarte. Ja może odczytam, jakie to są stawki. 165 zł na miesiąc netto za utrzymanie psa w schronisku. 170 zł netto to jest taka usługa, opieka, obserwacja weterynaryjna, zaszczepienie. To jest pewnie w takim pakiecie 170 zł te działania tutaj lekarza weterynarii. Teraz jeżeli będzie dojazd, zabranie tego psa, to 31 zł na godzinę netto za jednego pracownika, jedzie zawsze dwóch pracowników. 3 zł za kilometr netto dojazd. Jeszcze jest taka kwota 24,39 zł netto opłata za wydanie psa właścicielowi, jeżeli się zgłosi. Tutaj jest taka uwaga, jesteśmy jednak w trakcie ustalenia, czy Państwa Gmina w ramach zadań własnych będzie za to płacić, czy ten właściciel z Państwa Gminy ma uiścić tę opłatę. I teraz również schronisko taki warunek postawiło, ponieważ tych pomieszczeń dla psów mają widocznie ograniczoną ilość. Mamy pokryć koszt wybudowania kojca, to znaczy to jest taki kojec pewnie, nie powiem jak on wygląda, mamy taki projekt, taki dokładny kosztorys tego dostaniemy. W każdym razie koszt takiego kojca to jest 6 tysięcy, taka kwota. I ten kojec to będzie jakby naszym kojcem. To będzie służył tylko pieskom z naszych. Także takie są kwoty. I tutaj o tych kwotach trudno tutaj dyskutować. Mamy temat, w końcu doprowadzimy temat do końca. Tak, wszystko kosztuje, także i taka usługa również kosztuje. Program jest konkretny, też tam się znalazły elementy, o które Pana Wójta prosiła. No i cieszymy się, że proszę Państwa, no nie mamy takich środków, nie stać nas na luksusy, na hotele, dla psów. Myślę, że to jest kwota na nasze możliwości, ten budżet, który tutaj przeznaczamy na ten cel. Będziemy się martwić ewentualnie, będziemy mieli na to, ale myślę, że powinniśmy się cieszyć z tego programu, tego, że nam się udało w ogóle rozwiązać jakiś problem. No właśnie, no właśnie. Mieszkaniec, czy ktokolwiek inny przygarnie pieska z naszego końca, że tak powiem, to żeby mu zaproponować jakiś bonus, tak jak tu Pan Wójt wspomniał, na przykład karmę czy coś takiego, żeby zachęcać, zachęcać do tego, żeby w jakiś sposób uwolnili gminę od opłat koniecznych, jak ten piesek będzie tam dłużej, któryś miesiąc i tak dalej. Ale to już robimy, bo mamy takich dobrych ludzi, którzy nam nieraz się zdarzają pieski, które gdzieś tam coś do tej pory i tam było. My wtedy. Ale nie chodzi o to, jak już przystąpimy do tego programu i te pieski w tym naszym końcu zamieszkają. Żeby po prostu rozpropagować, jeśli ktoś zainteresuje pieskiem z naszego końca, to żeby otrzymał. Ale w tym programie tam też jest dalej, że my cały czas będziemy też czynić działania, żeby na rzecz adopcji. No właśnie. Bo o to chodzi, żeby też nie było tak, że one tam nieskończone. No właśnie.